Proszę Państwa, przechodzimy do punktów. Dzisiaj jako pierwszy punkt z racji obecności Pana Konsula i w związku z tym będziemy mieli pierwsze czytanie punktów pod tytułem nazwa skwerów. To jest druk numer 926. Bardzo proszę Panią Dyrektor o przedstawienie sprawy. Potem odbędzie się dyskusja. Jako pierwszy poproszę Pana Konsula. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały druku 926 dotyczy nadania nazwy Skwer Wielkiej Armii Napoleona dla działki położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki między ulicą, przedłużeniem ulicy Włóczków a mostem Dębnickim. Wniosek o nadanie tego skweru został złożony przez Pana Konsula i został on poparty zarówno przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa, jak i Pana Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. I ten skwer wystąpiła do nas Rada Dzielnicy VII o nadanie nazwy Lajkonika. Niemniej jednak ze względu na to, czy istnieje już ta nazwa ulica Lajkonika od ulicy Królowej Jadwigi, a obowiązuje moratorium, Zespół do spraw nazewnictwa negatywnie zaopiniował propozycję Rady Dzielnicy i w związku z powyższym proponujemy nadanie temu skwerowi nazwy Wielkiej Armii Napoleona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z racji obecności Pana Konsula i uznając precedencję, bardzo proszę Pana Konsula o zabranie w tej sprawie głosu. Potem poproszę Pan Starawek i także dotyczy do głosu przedstawiciela Rady Dzielnicy zgłoszonego. Dzień dobry Państwa. Bardzo przepraszamy, będę mówić po francusku i będę mówić. Monsieur le président du conseil municipal. Monsieur le vice-maire de Cracovie. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui votre invité pour ces débats et ce point du débat du conseil municipal concernant l'attribution du nom de square de la Grande Armée de Napoléon. Et c'est un honneur qui ne va pas seulement à mon pays, la France, car la grande armée napoléonienne de 1812, ce n'était pas seulement une armée française. Mais c'était une armée véritablement européenne. Et la Pologne en était la deuxième nation contributrice par le nombre de soldats et d'officiers. Il y avait 100 000 soldats et officiers polonais sur les 600 000 qui étaient dans la Grande Armée. Donc 100 000 soldats et officiers polonais avec à leur tête le seul maréchal d'Empire qui n'était pas français, il était polonais, il s'appelait Joseph Poniatowski, il est enterré ici à Cracovie, au Wawel. Alors, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, il y a 200 ans exactement, la Grande Armée était à Moscou. Szanowni panowie radni miasta Krakowa.
Krakowa. 200 lat temu armia Napoleona była w Moskwie. Si j'ai proposé que nous puissions, au travers diverses manifestations et notamment cette décision d'aujourd'hui, célébrer ce bicentenaire, c'est pour de bonnes raisons que je le fais. Ce n'était pas en effet une guerre de conquête. Les Français, les Polonais qui se battaient ensemble à l'époque, se battaient pour les idéaux de liberté. D'indépendance, la justice, la paix, tout ça dans un ordre européen fondé sur le droit. Alors il est important de s'en souvenir aujourd'hui, 200 ans plus tard, alors que ces idéaux sont aujourd'hui réalisés dans les fêtes, puisque nous sommes ensemble dans l'Union européenne. Alors, mon dernier point pour conclure, et ensuite je laisse à la place au débat, mais je crois que c'est important que nous ayons un emplacement à Cracovie, dans ce bel endroit exceptionnel que j'ai visité moi-même hier, qui puisse s'appeler et porter le nom et le souvenir de la Grande Armée napoléonienne. Et que ce sera une belle manière d'honorer le souvenir de tous ceux, et notamment de ces 100 000 soldats polonais qui ont combattu dans la Grande Armée. Voilà. Et je crois que Cracovie est liée au souvenir napoléonien pour au moins trois raisons. D'abord, la première, c'est que Cracovie a été libérée grâce à Napoléon, a été libérée de l'occupation autrichienne en 1809 et a pu être rattachée à la Pologne Renaissance, qui était à l'époque le Grand Duché de Varsovie. En 1812, il y a eu des Cracoviens qui se sont battus dans la Grande Armée, c'était le régiment de Krakouché. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, je l'ai mentionné, c'est que le maréchal d'Empire Joseph Poniatowski, le prince Joseph Poniatowski, est enterré ici à Cracovie. Pour toutes ces raisons, il me semble que si vous trouviez possible de voter la décision qui est proposée, ce me semblerait une décision juste et un emplacement tout à fait digne. Et je vous en remercie beaucoup, beaucoup par avance. Dziękujemy bardzo panu komisarzowi. Mieliśmy już prezentację samego wniosku, bo wystąpienie pana konsula otwiera dyskusję. Chyba jeszcze urządzenia nie działają, więc bardzo proszę, jak ktoś ręcznie, pan radny Sonik i pan radny Hamana, i pani Ramana. Powiedzieć, że popieram, ale chciałbym przypomnieć, że pan konsul wiele
że nasza armia była kilkaset lat wcześniej w stronie w Moskwie. Dziękuję. Pani Rada, może Pana pozwolimy, Pani Rada, dobrze? Pan Rada, Pan Rada. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Dla mnie oczywiście ze względów historycznych jest to wielki moment, gratuluję tutaj Państwu takiej rocznicy. Natomiast wielka armia Napoleona z Krakowa nijak mi się nie kojarzy, proszę wybaczyć. Ale Napoleon nie dotarł ani do Krakowa, z Podmostkiem musiał zawrócić. I w związku z tym Salwator i wielka armia Napoleona nie jest jedno oczywiście, zupełnie mówimy o wartości, o których Pan Konsul mówił, patentnie i tak dalej. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu Radny. Pan Radny. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Konsul. Ja chciałem tylko przypomnieć historię, jak doszło do projektowania tej uchwały, którą właśnie projektujemy. Ponieważ wzbudza ona ogromne kontrowersje wśród miasta 97 Zwierzynicy, jak również wśród mieszkańców. Otóż Rada 97 bodajże w maju podjęła uchwałę mówiącą o tym, żeby ten skwer nazwać skwerem Lajkonika. Skwer znajduje się na trasie przemarszu Lajkonika. Jest to nasza krakowska zwierzynicka tradycja. Tenże Lajkonik po tej trasie chodzi od wielu, wielu lat. Oczywiście Komisja do Spraw Nazewnictwa ze względu na to, że w Krakowie już istnieje ulica Lajkonika, odrzuciła tą propozycję. Radni Zwierzyńca chcieli wystąpić z nową propozycją, też nawiązującą do szlaku Lajkonika. Niestety nie zdążyli, jako że odpowiedź mówiąca o tym, że ten skwer nie może być nazwany nazwą Lajkonika, przyszła dosłownie parę dni temu do Rady Dzielnicy i równocześnie parę dni temu w punkcie w porządku obrad znalazł się punkt mówiący o tym, że ten skwer ma być nazwany nazwą Wielkiej Armii Napoleona. Nie mam nic przeciwko Wielkiej Armii Napoleona, nie mam nic przeciwko Francji. Wręcz przeciwnie, jestem wielkim przyjacielem zarówno tego narodu, jak i, że tak powiem, cenię Napoleona za to, co zrobił. Niemniej jednak sam tryb postępowania budzi mój głęboki sprzeciw i budzi głęboką niechęć i ogromną frustrację wśród radnych zwierzyńca, jak również wśród mieszkańców na zwierzyńcu. Oni odbierają to w ten sposób, że oni po prostu rozpoczęli procedowanie pewnej sprawy. Urząd Miasta w sposób zupełnie niekonsultowany ani ze zwierzyńcem, ani z mieszkańcami wystąpił z własną inicjatywą, wykorzystując to, że radni zwierzyniecy znaleźli wolny, nienazwany skwer. No i oto dzisiaj procedujemy taką, a nie inną uchwałę. Wczoraj odbyła się sesja Rady Dzielnicy Zwierzyniec, która w tym punkcie skończyła się dużą awanturą. No i po prostu radni zwierzyniewcy doszli do wniosku, że będą przeciwko temu protestować. Wiem, że mają być zbierane podpisy protestacyjne wśród mieszkańców. Jak my jako Kraków, jak my jako radni Krakowa i jak magister, jak pan prezydent będzie wyglądał w tym momencie w oczach konsula Francji, w oczach naszego zaprzyjaźnionego narodu francuskiego, jeżeli my w ten sposób tak ważną sprawę, jak to się mówi, na siłę będziemy przeprocedowywali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Bożenkiewicz. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Konsulu, Szanowni Państwo. Nie mam żadnych zastrzeżeń warstwy ideologicznej do nadania tej nazwy. Natomiast widzę tutaj pewien problem organizacyjno-ekonomiczny, z którego nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, a takie informacje nam nie doszły, chyba że one są nieprawdziwe. To znaczy ten teren podobno użyczony od ZIKIT-u do końca roku ma NPWiK i jest na nim zorganizowany teren zaplecze budowy. Więc rozumiem, że jeżeli na 17, że nie będziemy organizować uroczystości na terenie zaplecza budowy, więc na 17 lipca należałoby to zaplecze zlikwidować, teren rekultywować, wywieźć gdzieś wszystko, a potem przywrócić, ponieważ ono jest nam potrzebne do końca roku. No i jest pytanie, kto za to zapłaci, bo nie jest to kilka złotych, tylko jest to poważna operacja logistyczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Do głosu jeszcze bardzo proszę Pan, dziękuję, Pan Paweł Kajkarz, już nie można. Bardzo proszę. Jeszcze na ten sygnał się jeszcze. Bardzo proszę.
za orzeczenie głosu. Proszę Państwa, jestem radną dzielnicy 7 z okręgu, w którym znajduje się skład, o którym jest procedowany. Proszę Państwa, tutaj nawiązując do osób przedmówcy, rzeczywiście w chwili obecnej są tam prowadzone prace wymiany wodociągowej i musimy wątpić, że na tą rocznicę uda się to wprowadzić. Ten teren to jest jeden ekipaż budowy. To jest po pierwsze. Po drugie chciałem taką krótką sobie, jakby doszło do tego, że Rada Miejska podjęła dobre tego skweru. Chodzi o to, że społeczność lokalna domagała się, aby uporządkować ten teren, gdzie są zaniedbane pierwszą inicjatywą z Rady Dzielnicy, bo takie, żeby wpisać go do tych słońców skwer słynnych, bo dziś temat został podjęty, więc wyszliśmy z inicjatywą w maju, 22 maja, aby nadać temu skwerowi nazwę skwera Jakonika. Była to ryzykowna decyzja dla tej sprawy, gdyż jak słusznie zauważył radny Andrzej Kowalek, nie jest już ulica na Jakonika w mieście i będzie to podstawa do odrzucenia tego projektu. Jednak myśmy zaryzykowali z tego względu, gdyż alternatywną inną nazwę, czyli się powiedzieć, to nazwa Koniec Rzeźniewski, który jest nawet nazwą starszą, w piśmiennictwie od 1822 roku występuje. W przeciwieństwie do Jakonika. Sądzimy, że Jakonik będzie się bardziej wszystkim kojarzył w mieście z tym skwerem, z tą tradycją. A dlaczego Koniec Rzeźniewski? Chodzi o to, że na terenie Kuścia Rzeźniewskiego legenda o Jakoniku tak bardzo zadowolona w Polsce i w Krakowie, Jakonik nie jest w żaden sposób zaznaczony na Kuściu Rzeźniewskim. Jest oczywiście na Rzeźniku ulica Jakonika, ale chcieliśmy, aby właśnie włączyć ten skwer coroczny przemarsz Jakonika, aby po prostu tam się też zaczynał w tym miejscu. No i kluczową sprawą jest tutaj to, że rzeczywiście 13 września do Rady wpłynęła odmowa nadania nazwy skwera Jakonika. Nikt nawet nie złożył ani na Komisji Kultury, w której będzie przewodniczącym zareagować, ani też dzisiaj dowiedzieliśmy się właśnie o tym procedowaniu tej uchwały nadania skwerowi Rady Wielkiej, a Lina Polewskiej. Ten stosunkiem się odnoszę, ale po prostu uważam, że dla dobra społeczności lokalnej dobrym zwyczajem by było, aby się dowiedziała wcześniej o takich rzeczach, żeby był posłuchał na reakcję. Tylko o to proszę. Dziękuję bardzo. Ja podsumowując, bo poproszę jeszcze Pani Dyrektor o odniesienie się. Znaczy, proszę Państwa, nie będzie odstąpienia drugiego czytania, w związku z tym w dniu dzisiejszym ustalimy ten poprawę i autopoprawę. Jest to możliwość i znalezienia kompromisu lokalizacyjnego i samej nazwy, to myślę, że te dwie rzeczy, rozumiejąc intencje Państwa z siódmej dzielnicy, ale także koincydencję z nazwami, to będzie trzeba jakąś kompromisę znaleźć. To tyle. Panie Dyrektor, bardzo proszę ewentualnie zniesienie się do tych spraw, które były. Proszę Państwa, odnosząc się do informacji, to myśmy wysyłali pismo do Rady Dzielnicy 6 września, mówiące o tym, że nie może być nadany skwer dla Jakonika po uzyskaniu opinii zespołu do spraw naczelnictwa. I do drugiej sprawy odnoszę się, jeżeli chodzi o te remonty tam prowadzone, nadanie naszym wynikiem, że się do jakimś przekazaniem terenu i myśleliśmy, żeby po prostu jakby ten skwer, żeby był przygotowany już jako skwer dopiero 14 lipca, żeby nie przerywać pracy w Święto Narodowe Francji, żeby nie przerywać po prostu pracę, żeby pan nie ponosił jakiś kosztów. Wydaje mi się, że pan Państwu na to dobrze wyraża taką zgodę i przede wszystkim prosił o podjęcie uchwały w terminie, a nie przekazywanie tego skweru. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, stwierdzam, że odbyła pierwsze czytanie projektu zgodnie z ustaleniem paragrafem statutu. Określam termin wprowadzenia poprawek na 2 października, godzina 15, ostateczny termin zgłaszania poprawek, 4 października, godzina 15. W ten sposób sprawę wcześniej.